Cześć! W poprzednich materiałach przedstawiałem propozycje aut do 6 do 10 tysięcy, limuzyny, minivany itd. Nadszedł czas, aby również wskazać Wam ciekawe auta kompaktowe, jakie kupicie w kwocie około 15 tysięcy zł. Oczywiście będą to auta z silnikiem benzynowym o przebiegu nieprzekraczającym 150 tysięcy km. Zapraszam w takim razie do oglądnięcia materiału i pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału. Pierwsze auto to Fiat Bravo drugiej generacji. Samochód kupicie z roku 2008 z bezawaryjnym silnikiem 1.4 turbo o mocy 120 koni. Bravo zadebiutowało w 2007 roku. Samochód może się podobać, to pojazd o dobrym komforcie jazdy, dobrze prowadzący się, który dysponuje stosunkowo bogatą gamą silników. Auto jest dość proste jeśli chodzi o serwisowanie, a części są dość tanie. Co prawda rozmaitych niedomagań pojawia się sporo, ale z reguły są to drobne awarie, łatwe do usunięcia. Samochód ma gustowne nadwozie i według mnie do tej pory wygląda atrakcyjnie. Przy budowie auta wykorzystano motywy znane z ekskluzywnych limuzyn Maserati i sportowych aut Alfa Romeo. Co najgorsze i nie wiem dlaczego, ale przewidziano tylko jedną wersję, 5-drzwiowego hatchbacka. Bravo jest dość pokaźnym kompaktem o długości nadwozia 4,34 m. Posiada również duży rozstaw osi oraz wyjątkowo duży bagażnik o pojemności 400 litrów. A gdy rozłożymy tylne siedzenia, pojemność wzrasta do 1175 litrów. Nie ma żadnych wątpliwości, że Fiat Bravo drugiej generacji jest samochodem ładnym. I choć nie narzuca się sylwetką, to nie brakuje mu polotu. Wnętrze nie ustępuje konkurencyjnym kompaktom pod względem miejsca w kabinie czy w bagażniku. A w niektórych przypadkach nawet jest lepiej. Dobre wykonanie i materiały deski rozdzielcze też nie odstraszają. Choć to ostatnie mogłoby być lepsze. Nowoczesny design kokpitu również nie ma sobie nic do zarzucenia. Jest to współczesne auto, które może śmiało konkurować z Volkswagen Golfem 5 oraz 6 generacji. W konstrukcji Fiata nie ma absolutnie żadnych wynalazków czy fajerwerków. Wszystko ma być proste i działać bez zarzutu. To klasyczny kompakt z silnikiem umieszczonym poprzecznie i z napędem tylko i wyłącznie przednim. W zawieszeniu z przodu mamy kolumnę McPhersona, natomiast z tyłu belkę skrętną. Nadwozie jest bardzo dobrze zabezpieczone przed korozją oraz dobrze wykonane. Niezwykle prosta konstrukcja zawieszenia również nie przysparza kłopotów. Wymianie podlegają głównie łączniki stabilizatorów, belka skrętna przyjęta jeszcze ze Stiro jest elementem prawie bezobsługowym. Zawieszenie Bravo jest idealnie dostosowane do polskich dróg, które zresztą świetnie znosi. Podsumowując, Fiat Bravo to nadal bardzo ciekawa propozycja. Relacja jakości do ceny jest w jego przypadku bardzo korzystna, co dla osób szukającego wygodnego i taniego w utrzymaniu auta kompaktowego, a nie dysponujących grubym portfelem, stanowi cenną zaletę. Samochód jak na swoje lata nadal może się podobać. Drugie auto to Opel Astra trzeciej generacji, zwana również jako model H. Auto produkowane było w latach 2004 do 2013. Ogromny popyt niemal od samego początku produkcji sprawił, że rynek części zamiennych jest obecnie nieograniczony, a większość mechaników zna to auto lepiej niż własną żonę. Dzięki temu naprawa samochodu nie tylko jest bezproblemowa, ale i bardzo tania. Dodatkowo jako motor wybierzemy silnik 1.6 z 16-zawarową głowicą o mocy 115 koni. Kwota 15 tysięcy zł wystarczy na model z roku 2008 z akceptowanym przebiegiem nieprzekraczającym 150 tysięcy km. Jest to w miarę nowoczesny kompakt, o ile cały czas mamy na myśli auto za 15 tysięcy zł. Do samochodu idealnie pasuje określenie konserwatywne. Auto, które przetrwało od 2004 roku do 2013, czyli 10 lat produkcji, nie zmieniło się stylistycznie przez cały ten okres. Znalezienie większych wad jest niełatwe. Jest to samochód według mnie bardzo dopracowany. Wnętrze można ocenić pozytywnie. Materiały użyte do wykończenia są dobre, jednak do klasy premium trochę brakuje.
Wszystko jest niby nowoczesne jak na tamten okres, ale jednocześnie toporne. Srebrne wstawki raczej nie należą do najładniejszych detali kabiny. Wnętrze Astery trzeciej generacji jest bardzo funkcjonalne, chociaż tak naprawdę niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mamy tutaj czytelne zegary, kilka praktycznych schowków i prezentujący się nowocześnie kokpit. I chociaż nie znajdziemy w tym samochodzie multifunkcjonalnych ekranów dotykowych, Astra H zapewnia zupełnie przyzwoity komfort podróżowania, także dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie. Porównując Astrę trzeciej generacji do poprzedniego modelu, ta oferuje zdecydowanie bardziej wyrazisty i dynamiczny design. Charakterystyczne przetłoczenia tworzące ostre linie nadwozia mają swoje odzwierciedlenie także we wnętrzu auta. I chociaż jeszcze 15 lat temu można by uznać tę właściwość za interesującą, aktualnie na ulicy nie zwraca na siebie specjalnie uwagi, co przy odrobinie dobrej woli można uznać nawet za zaletę. Cóż, w końcu mamy do czynienia z przyzwoicie wykonanym i trochę konserwatywnym niemieckim autem klasy Compact. Więc dlaczego mielibyśmy oczekiwać od niego czegoś więcej? Jednak auto mimo tego może się podobać i nie wygląda archaicznie. Moim typem jest Astra w odmianie 5-drzwiowej z silnikiem benzynowym 1.6. Według mnie, szukając praktycznie niezawodnego kompaktu, warto wziąć pod uwagę Astrę trzeciej generacji. Trzecim autem jest Volkswagen New Beetle. Może nie jest to stricte typowy kompakt, ale zbudowany jest na płycie podłogowej Golfa czwartej generacji, więc możemy go zakwalifikować do tego materiału. Dlaczego wybrałem do zestawienia akurat to auto? Samochód według mnie jest bardzo ciekawy i jest jakby odskocznią od typowych kompaktów. Auto produkowane było w latach 1998 do 2010. Za kwotę 15 tysięcy zł kupicie New Beetle z 2007 roku z benzynowym silnikiem 1.4 o mocy 75 koni. Może moc nie porywa, ale silnik radzi sobie dobrze z gabaretami tego małego auta. Można pokusić się o zakup New Beetle z silnikiem wysokoprężnym 1.9 TDI, jednak tutaj musimy liczyć się z realnym przebiegiem ponad 200 tysięcy km. Warto wziąć pod uwagę motor 1.6, jednak za tą kwotę auto z roku 2007 będzie ciężko znaleźć. Garbus ma bardzo dużą zaletę. Korzysta z podzespołów dość udanego i popularnego Golfa czwartej generacji. Choć New Beetle produkowany był w Meksyku, praktyka pokazuje, że nie ma to negatywnego wpływu na jego jakość. Model kontynuujący tradycję legendarnego Garbusa to dobra propozycja dla osób, które chcą się wyróżnić na drodze, może nie tak spektakularnie jak powiedzmy 10 lat temu, jednak mały chrabąż do dzisiaj może się podobać. New Beetle w rzeczywistości zaporządkował modę na tzw. retro look, czyli samochody nawiązujące do swoich klasycznych odpowiedników. Użytkownicy New Beetle zazwyczaj także nie szczędzą mu ciepłych słów. Samochód budzi pozytywne uczucia, cieszy oko i daje radość z użytkowania. Rzadko ulega poważnym awariom, a dzięki konstrukcji modularnej, identycznej z innymi samochodami koncernu Volkswagena z tych lat, nie pochłania dużych wydatków na naprawy. New Beetle dobrze nadaje się dla par, które nie mają jeszcze dzieci, chyba że ma być użytkowany jako drugie auto w rodzinie. Bardzo ciekawą odmianą jest kabriolet, który możemy traktować jako idealny fun car na ciepłe dni. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest niemal równie proste i niezawodne co w klasycznym Golfie czwartej generacji. Z przodu mamy kolumny McPhersona, z tyłu zwykłą belkę skrętną. Dzięki pokrewieństwu z Golfem czwartej generacji części dostaniemy dosłownie w każdym sklepie motoryzacyjnym. Wnętrze również nawiązuje do pospolitego Garbusa, z przodu jest naprawdę przestronnie. Tylne siedzenia raczej będą służyć do przewozu dzieci. Podsumowując, jak dla mnie to auto typowe na pokaz, z kosztami utrzymania na poziomie Golfa czwartej generacji. Brzmi to całkiem sensownie. Oczywiście nie ma co tutaj oczekiwać super właściwości jezdy, ale do zwykłego jeżdżenia pod wozie z Golfa w zupełności wystarczy. Poza małą praktycznością mamy same plusy. Tanie utrzymanie, łatwy dostęp do części zamiennych, poza może elementami nadwozia,
wytrzymałość oraz przede wszystkim świetny, nawiązujący do słynnego poprzednika, wygląd zewnętrzny. Czwartą propozycją jest Toyota Auris pierwszej generacji. Zakładana kwota wystarczy na auto z 2007 roku z benzynową jednostką 1.6 o zmiennych fazach rozrządu z mocą 124 koni. Auto produkowane było w latach 2006-2012. Auris to po prostu spadkobierca modelu Corolla. Mimo nowej nazwy zachował większość cech poprzednika, włącznie z wysoką niezawodnością. Kształty Aurisa nie są rewolucyjne, zabrakło w nim również chwytliwych, wyrazistych detali. Z nowego projektu wiało nudą, tak jak z dawnych Corolli. Jednak od strony technicznej Toyota postawiła na dobre, znane i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym oczywiście samochód wysoko lokuje się w rankingach niezawodności. Kupując Aurisa, trzeba pogodzić się z przeciętnym wykończeniem stosunkowo przestronnego wnętrza oraz przeciętną, jak na tą klasę, pojemność bagażnika. Jednak gdy chce mieć auto praktycznie bezawaryjne, warto wziąć pod uwagę zakup kompaktowej Toyoty. Jeśli chodzi o wnętrze, Japończycy na swój sposób starali się unowocześnić kabinę, stosując srebrne elementy wykończeniowe oraz dość dziwny układ środkowej części kokpitu. Pod konsolą pomiędzy fotelami wygospodarowano trudną do wykorzystania przestrzeń. Pozytywem tego zabiegu jest wysoko umieszczony drążek zmiany biegów. Pod względem spasowania jest dobrze, ale lakierowane tworzywa szybko się wycierają, jednak w ogólnym rozrachunku wnętrze może się podobać. Jeśli szukacie auta kompaktowego o średniej wielkości, które będzie służyć do bezproblemowego transportu z punktu A do B, to Auris jest dla Was. Trzeba tylko wybrać dobrą wersję. Jak już wcześniej wspomniałem, moim typem jest 5-drzwiowy Auris z motorem 1.6. Jako piątą propozycję w zestawieniu wyjąłem Seata Leona drugiej generacji. Mimo upływu lat samochód wygląda świeżo i nowocześnie. Kusi także wzorowym prowadzeniem oraz dynamicznymi silnikami. Nie jest pozbawiony wad, jednak ze względu na sporą trwałość warto zwrócić na niego uwagę. Za kwotę 15 tysięcy kupicie auto z 2007 roku z benzynowym silnikiem 1.6. Obie linie karoserii Leona mogą się do tej pory podobać. W modelu znajdziemy stylistyczne detale jak podłużne tylne światła, wyrazistą atrapę chłodnic. Dynamiczna sylwetka to niepowtarzalny atut Leona drugiej generacji, chociaż dla wielu sporym minusem będzie brak odmiany kombi. Niesztampowe rozwiązania jak wycieraczki przednie w słupkach A czy ukryte tylne klamki nawet dzisiaj wyróżniają to kompaktowe auto z tłumu. Pod względem technicznym hiszpański kompakt jest Golfem piątej generacji, po prostu w innym opakowaniu. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy również tutaj widoczny hiszpański temperament. O ile głęboko osadzone w tubach zestawy wskaźników cieszą oko, to pod względem ilości miejsca w kabinie nie jest już tak ciekawie. Na przednich fotelach kierowca i pasażer znajdą odpowiednią ilość miejsca, ale z tyłu lepiej nie sadzać trzech wyrośniętych mężczyzn, a dwójkę po prostu dorastających dzieciaków. Także pod względem przestrzeni bagażowej Leon drugiej generacji wypada przeciętnie. Standardowo kufer kompaktowego Seata mieści 341 litrów i 1165 litrów po złożeniu oparć kanapy. Po przeprowadzonym w 2009 roku faceliftingu auto przeszło lekkie zmiany stylistyczne. Inne zderzaki i reflektory. Przeprojektowano też nieco deskę rozdzielczą, ale również w ofercie pojawiły się nowe warianty silnikowe. Seat Leon drugiej generacji ma dobrą opinię wśród użytkowników. Oczywiście zdarzają się drobne awarie elektroniki, a wytarte plastiki we wnętrzu to kolejny mankament, z którymi trzeba się liczyć kupując hiszpańskiego kompakta. Świetne właściwości jezdne i bezpośredni układ kierowniczy to elementy, które polubi każdy kierowca, chociaż wielu właścicieli Leona drugiej generacji narzeka na zbyt twarde zawieszenie, które nie do końca sprawdza się na polskich drogach. Seat Leon drugiej generacji to przede wszystkim świetna propozycja dla młodych kierowców oczekujących nietuzinkowej stylistyki i frajdy z jazdy.
Szeroka gama dostępnych wariantów sprawia, że znajdziemy tutaj silniki od oszczędnych diesli, aż po jednostki benzynowe z łatwością rozpędzające tego hatchbacka do pierwszej setki, nawet w czasie poniżej 6 sekund. Jednak, aby cieszyć się z bezproblemowej eksploatacji, wybierzcie proszę silnik 1.6. Szóstą propozycją jest bardzo popularny na naszych drogach Ford Focus drugiej generacji. Auto kupicie z roku 2009 z benzynowym silnikiem 1.6. Druga generacja Forda Focusa zadebiutowała w 2004 roku podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. Czy ta generacja jest godna uwagi jako propozycja z drugiej ręki? To pytanie wydaje się tym bardziej zasadne, kiedy uświadomimy sobie, że pierwsza generacja Forda Focusa okazała się ogromnym, niespodziewanym wręcz hitem sprzedażowym. Potwierdzeniem moich słów jest fakt, że przez pewien czas Focus MK1 był najlepiej sprzedającym się autem na całym świecie. Podobnie jak poprzednik, Ford Focus MK2 był przedstawicielem segmentu aut kompaktowych, choć już wtedy zaczęła się swego rodzaju era mieszania klas i zacierania granic pomiędzy segmentami. W związku z tym Focus drugiej generacji, ze względu na wymiary, był niekiedy przypisywany do niższej klasy średniej. Z przodu znajdziemy światła przypominające trójkąty, zdradzające, że styliści chcieli nieco załagodzić ostre linie poprzednika. Efektem jest większa ilość obych kształtów. Widać to niemal wszędzie. Mamy zaokrągloną maskę, obłe linie okien i dachu oraz specyficzne poszerzone nadkola. Niby wszystko jak u poprzednika, jednak te krągłości zabierają sporo z dynamizmu. Według mnie w drugiej generacji Focusa nie jest już tak ekstrawagancko, jak miało to miejsce w pierwszym modelu. Zachowano co prawda specyficzne tylne światła wbudowane w słupek D. Zderzaki standardowej wersji są minimalistyczne, przedni grill zdaniem wielu obserwatorów nie ma zbytniego wyrazu. Ale jeśli ktoś pokusi się o odmianę ST bądź RS, na brak dynamizmu i charakteru nie będzie narzekać. O ile wygląd nadwozia w pewnym stopniu odzwierciedla poprzednika, przyjmując po nim charakterystyczne elementy w zakrąglonej formie, tak we wnętrzu miała miejsce prawdziwa rewolucja. W tym przypadku księgowi mocno ograniczyli stylistów, czego efektem jest co prawda funkcjonalne, ale bardzo przeciętne stylistyczne wnętrze. Widać tu ogromną ostrożność w stylizacji. Na solidność i komfort użytkowania nie można narzekać, ale doznania estetyczne są na niższym poziomie niż poprzedniej generacji tego modelu. Na szczęście przestrzeń we wnętrzu jest bardzo zadowalająca i wystarczy, aby 5-osobowa rodzina w dość komfortowych warunkach dojechała do celu. Podsumowując, Ford Focus drugiej generacji dokonał rzeczy niemożliwych. W kwestii właściwości jezdnych pobił Golfa, wynikami sprzedaży mógł mierzyć się nawet z Corollą, a rozsądna cena powodowała, że auto świetnie się sprzedawało. Fordowi zaledwie brakowało i wszyscy wskazują na to, że nadal nie brakuje. Modele drugiej generacji są atrakcyjnymi autami z rynku wtórnego i według mnie powinniśmy zainteresować się kupnem tego świetnie prowadzącego się kompaktu. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Proszę o Wasze komentarze, jakie Wy auto kompaktowe polecacie. Nie zapomnijcie również proszę o subskrypcji kanału. Dziękuję.